Cześć, to Matrix, a to kolejny odcinek z Gothic 2 Vier Edition. Jesteśmy teraz w Górniczej Dolinie, bo klucz bowiem do tego przejścia, które ja próbowałem w ostatnim odcinku otworzyć, znajduje się w Górniczej Dolinie, po drugiej stronie tego przejścia. Tylko teraz, w którym to jest miejscu? Mi się wydaje, że to jest w lewym górnym rogu. I tak jest na pewno, bo ja tam byłem sobie, żeby sprawdzić, jak to wygląda, ma ten klucz Ork Shaman. Tam sobie mieszkający. Muszę przejść przez las. No i jak coś mi się trafi, no to po te deszcz ognia pójdzie. Dawno to mnie nie było, ale nie żałuję. Jakoś nie wspominam tej wersji liverowej Górniczej Doliny dość dobrze. Jest to odcinek 103. Stąd zapisuję na trójeczkę. No i myślę, że tak jeszcze kilka odcinków, kilkanaście to chyba już nie, ale kilka odcinków jeszcze tu pobędę w Korinis, na wyspie Korinis, bo wiadomo, Górnicza Dolina to jest w dalszym ciągu także też Korinis. No a potem wyruszamy na dwór Irdorat, no i kończymy tą serię. Strasznie dużo czasu mi to zajęło. Muszę wam przyznać, że 60 godzin to nie jest to, co ja się spodziewałem, że tyle czasu mi to zajmie. 60 godzin to mi zajęło przejście Wiedźmina trzeciego za pierwszym razem, jak grałem. Znaczy, bo tylko raz przechodziłem, ale niedługo będzie ten drugi. Dobra, może ja tutaj deszcz ognia puszczę. Tylko wargów troszkę się musi uzbierać, no i tych wargów też najlepiej. Bo tu mało ich jest. Nie wiem, czy jest sens. Ale tam jest więcej. Kurde. A ja nie mam nawet... Kurde, nie zdążyłem. Miałem potek, właśnie po to by się przydały mikstury życia, żeby w takich nagłych wypadkach mógł ich użyć. Ja sobie zregeneruję to życie. Grając za pomocą deszczownia być może dobry też byłyby mikstury szybkości. No ale myślę, że o miksturach szybkości już wystarczająco dużo mówiłem, jakie to jest beznadziejne. Zresztą nie wiem dlaczego też a propos tego przejścia. Ktoś uznał, że lepiej będzie dać klucz orkowi z drugiej strony. Nie rozumiem w ogóle tego pomysłu. Dobra, podejście drugie. Chciał z tą grupką orków i wargów podbiec sobie do tamtej drugiej grupki. Tylko jeszcze muszę warki zgarnąć. Erka. Cholera. Te orkowie przestali biegnąć. No jest okej. Okay. Jezu no. Jak się chce grać oszczędnie, no to niestety w Gothicu trzeba tak. Też nie chcę teraz tych orków olewać. No bo wiadomo, że mi jest doświadczenie potrzebne. Dobra, teraz będzie dobry moment, żeby użyć tego. No nie, byłby dobry, gdyby nie to, że oni od razu mnie biją, jak tego używam. Powinna być jakaś tarcza ochronna, jak używam tego zaklęcia. Albo coś w tym stylu, żeby właśnie nie było takich sytuacji. Teraz to chyba w ogóle źle. A nie, dobrze.
chyba udało to zrobić tak, jak ja chciałem, więc się cieszę. Niczego tu nie znajdę. Wargów niestety nie zwabiłem, ale warki sobie za... Aha, tamtych też nie, super. Co? Dobra, olać to. Już dajcie mi spokój, że... O Jezu, tu kolejni. Dobra, ja sobie załatwię topielców. Topielców. Aha, oni mnie też tak zabijają po prostu. Musiałaby krytyki powchodzić, ale to akurat mi się uda zrobić. Teraz na złość krytyki nie wchodzą, no. No dobra, jeden wszedł, ale co z tego? Muszę się skupić po prostu na jednym i go bić, tak jak teraz to robię. Dobra, kilka razy już dostały, to z tego żadnego krytyka, no. Wymęczę się na tym etapie gry z jakimiś topielcami. Dobra, jest okej. Dobra, może być. Okej. Dobra. To ja sobie wypiję teraz pełnię życia. Czemu nie? No i przygotuję sobie manę na kolejny deszcz ognia, tylko że tu jest 150, a ja mam 76. Mam 151 akurat, więc po użyciu następnego deszczu ognia będzie sytuacja idealna. Dobra, zapisuję na trójeczkę. No i idę dalej. Co my tu mamy? No jakieś zębacze. No, zębacze to akurat można normalnie pokonać, bez użycia zaklęć. Z trolem może być gorzej. Ale też myślę, że średnio. No właśnie. A na trolla, no trolla będę ręcznie zabijał. Ale po kolei, spokojnie. Tam są paladyni dalej. Okej. Okay. No i został troll. On jest dość blisko już teraz. Muszę go spróbować jakoś od tyłu zejść. Czyli muszę się do niego zbliżyć. Albo wiecie co? Niech będzie armia jak się ma. Pobawimy się w przywoływanie. Może demonka? No i ma na hita. Tak jest.
przyznam, że demon sobie bardzo dobrze z trollem poradził. Biorę sobie skórę, bo ta skóra jest kosztowna. No i idę, póki demonek żyje, żeby coś jeszcze ukatrupić. Z dala od może obozu paladynów. Niech będzie, możesz sobie zabić te trzy zębacze. To mu całkiem dobrze idzie, ale co będzie ze smoczymi? To może już nie być tak gładko. Jakoś to poszło, ale zaraz mi już zginie chyba niestety. Co się wycofuje? Jeszcze orkowie na mnie chyba się rzucili w tym momencie. No więc demona wykorzystałem jak mogłem. No ale niestety musiałem odpuścić. Nie, może tam paladyni nie będą mieli jakieś łóżko niczyje, takie, żeby się można w nim było przespać. Ale co tam u was? Dawno tu nie byłem. Tu chyba nie było żadnego takiego imiennego, ale nie było. Jeden. No tutaj Grim jest chyba. Tak. Hej, ty! Jaki... Te skały są... Aha, tu się nic nie zmieniło od czasów... Który to był rozdział chyba? Trzeci. Hej, ty! Będziemy się... Będziesz. Co ja wypiję pełnię many. No i jestem pełny. Można wyruszać dalej. Znowu jedna z tych... No to mi paladyn pomoże może. Sfokusuj się na paladynka. A ja sobie dobiję po prostu. No nie wiesz. No, koniec z tobą, bestio! No dobra, dajmy już. Niech paladyn sobie weźmie tego zębacza. Ja, mnie jeszcze sporo zębaczy czeka. Więc tam jeden mniej niczego nie zrobi. Dobra, bitki. Zaczyna się tutaj łatwo. To są już nowe tereny. Niczego tu nie znajdę. Oczywiście wszystko zbieram. No i ruszamy dalej. Tak, będzie możliwość wejścia do góry, to idę do góry. Będzie taka półka skalna. Po prawej stronie. Z tego co pamiętam. No ale na razie jeszcze nie chyba. Albo... Dobra, za chwilę się przekonamy. Że nie chcę, na razie tego nie chcę tak dokładnie może wszystkiego zbadać. Na razie to ja chcę po prostu sobie otworzyć przejście do Korynis. I to jest mój cel na ten odcinek. Czy zdążę? Nie wiem. Ale tu już się zaczynałem zabudowanie orków, a ta półka skalna, o której mówiłem, to jest właśnie to, gdzie ja jestem teraz. Nie idę tam na dół, tylko tu do góry. O to mi chodziło. Dobra, za chwilę będę używał magii prawdopodobnie, bo tam jest obozowisko orków. To oznacza, że... No właśnie. Ja się postaram przejść przez ten pierwszy posterunek. Strasznie, o kurde. O kurde. To się wkopałem.
jest elita. I to elita jest problemem. Bo elita na hita nie jest. Natomiast jeśli by tak się udało elitę odciągnąć, to by było fajnie. I chyba się udało. Niestety nie wszyscy orkowie padli. Tak, ja tego sobie życzyłem, więc ja jeszcze raz co zrobię. I jest, mam inny pomysł. Zamiast używać wcześniej tego deszczołgia, ja tam sobie wejdę z deszczem ognia po prostu. Niestety on się już skończy teraz. Kurde. Jakoś to trzeba... Jakby... Mam pomysł. Może niekoniecznie tutaj. Gdyby tak użyć mikstury szybkości. Wiadomo, potem jeszcze będę musiał elity powybijać, ale to już jednostkowo będę traktował. Mam jedną miksturkę jeszcze, więc... Niestety na wszystkich znowu nie wystarczyło. Ale jakoś, no było to całkiem spoko, co się udało zrobić. Bo małym wydatkiem many udało... Chyba, że ja tam wejdę na dwa deszcze ognie, zwłaszcza, że tam są orkowie elici. I oni i tak... No dobra, użyję dwa razy tego najwyżej. To tak, z ich trochę odciągnę. Dobra, więcej już tym razem nie ugram. Się wkopałem teraz. Kurde, no. To wyjdę teraz po prostu na dwa razy i tyle. Już trudno, że tam trochę więcej many stracę. Teraz jest bardzo dobra sytuacja. Ja będę sobie mógł blisko podejść tutaj, dobra. Dobra, jest dobrze. I jeszcze raz. Dobra, nie wszyscy zginęli. To jest zła wiadomość, natomiast dobra jest taka, że... Ja został jeden elita, którego sobie już łatwo teraz zabiję. Bryłą lodu. Czy te zębacze padły? O, nie, zębacze nie padły, a ja chciałem jeszcze, żeby zębacze padły. To trzeba jeszcze raz. Nie bij. Uda się? Nie uda się, nie wiem dlaczego się nie udało. Nie mam pojęcia. Strasznie dużo to zaraz zajmuje takie cackanie się z nimi. Strasznie mnie to denerwuje. No teraz znowu nie wszyscy biegną, no Jezu. Jeszcze ten mnie bije. Dobra,
już na pewno wszyscy. Dało się. Jako tako się udało. Udało mi się też wbić punkty nauki, więc jakbym teraz się uczył many, mógłbym się nauczyć tak, żeby mieć 10 więcej. Nic tu nie ma. To jest elity sobie zabiorę, a tutaj... Tu nie ma co. Chociaż nie tam na końcu była jakaś mikstura many. Ale dobra, jestem na dobrej drodze, żeby w tym odcinku jeszcze zdobyć ten klucz. Całkiem fajnie się to w końcu udało zrobić. To chyba pełnia many. Zresztą ja muszę... Albo nie pełnia many, nie wiem, nieważne. Ja się uzdrowię. Swoją drogą, wczoraj, przedwczoraj odcinków nie było, ale były streamy, więc ja myślę, że 3 godziny streamów, znaczy 3 godziny, właściwie to 3,5 w piątek, no i w sumie nie wiem ile w sobotę, no bo to kręcę jeszcze przed tym streamem. To zaspokoi wasze oczekiwania. Teraz jeszcze sobie trochę podejdę z tego, co pamiętam, do góry. Znaczy do góry, no. Dalej po prostu. Okej, to są zębaczyska. Nie, na pewno nie. Mam tak fajnie many, że żyję. Nie ma czego plądrować. Deszcze ognia i potem pełni many. To są jakieś wyspy, ale na tych wyspach tak samo po stronie Korei nic niczego nie ma. Dobra, zobaczymy jak to tutaj będzie wyglądać. Zapisałem w trochę złym momencie, no ale już trudno. A tutaj to wyszło całkiem spoko. Są orkowie elici. Sporo elit, z tego co pamiętam. Dwóch. Nie trzech. To ja muszę dwa razy deszcz ognia użyć. Ale mi zaszedł drogę ładnie. Znaczy ładnie, no ładnie dla nich, dla mnie niezbyt. Arcymak ognia, niby taki potężny. Zdążę? Chyba nie. No to nie, to tak na pewno ja się nie będę bawił z nimi. Jeszcze raz w takim razie. Dobra, to ja z wami pobiegnę sobie na szerszy kawałek trochę. I teraz nakręcę. O, pięknie. Tam jest jeden czy dwóch? Teraz nie będę już sobie tej many przywracał, tylko ja sobie po prostu pójdę się gdzieś przespać. No i ten ma klucz do przełęczy.
Zaraz wam zademonstruję, że powinien działać ten klucz. No i voilà. Przenosimy się do Corinne i mam nadzieję, że otworzę swoją drogą te drzwi po drugiej stronie. No, czemu miałby nie otworzyć? No. No i tym oto sposobem mam kolejne przejście między Górniczą Doliną a Corinis. Przy okazji się udało sporo doświadczenia zdobyć. Jeśli macie jakieś propozycje, piszcie, na co ja mam te punkty nauki teraz wydawać w komentarzach. Ja chętnie przeczytam propozycje. Czy na manę, czy może jednak zbierać na zaklinanie, żeby... To będę musiał tam sporo pieniędzy na to wydać, ale że jak wydam sporo pieniędzy, będę sobie mógł wytworzyć pierścień regenerujący manę. Dlatego czekam na wasze opinie. Mam nadzieję, że jeśli się wahasz, czy napisać komentarz, czy nie, no to napisz. Ja naprawdę postaram się, znaczy na pewno przeczytam wszystkie, a jeśli będziesz chciał, możesz też zadać jakieś pytania przy okazji. A w tym odcinku to będzie na tyle. Ja się z wami żegnam, no i do następnego odcinka. Cześć.